F-22 Raptor a Su-57. Porównanie, podobieństwa, różnice. Czyli dwa samoloty piątej generacji, amerykański F-22 Raptor produkowany przez Lockheed Martina do 2011 roku, a do pełnej służby wszedł w 2005 roku. Powstało 187 egzemplarzy plus 8 prototypów. W czasie prób służby doszło do czterech wypadków. A po drugiej stronie mamy rosyjskiego Su-57 produkowanego przez Sukhoja od 2019 roku. Pierwszy lot to 29 stycznia 2010 roku. Tutaj nie powiedziałem przy F-22, przy Raptorze, że pierwszy lot tego amerykańskiego samolotu to 7 września 1997 roku. Su-57 powstał jak do tej pory w 10 egzemplarzach prototypowych i do 15 seryjnych egzemplarzy. Oczywiście tutaj należy zaznaczyć, że SU-57 jeszcze nie jest w docelowej konfiguracji. On jeszcze nie posiada tych silników, które mają być docelowe. Podobnie ma mieć to miejsce z innymi elementami tego silni Podobnie ma to mieć miejsce z innymi elementami tego samolotu, taki w pełni operacyjny w pełni zaplanowany SU-57 dopiero ma się pojawić. Nie wiemy kiedy. I SU-57 miał dwa wypadki. Zacznijmy od wielkości. Długość F-22 to 18,90 m. SU-57 to 20,10 m. Rozpiętość skrzydeł Raptora to 13,56 m. SU-57 to 14,10 m. Wysokość raptora to 5 m 8 centymetrów, suchoj to 4 m 60 centymetrów. Powierzchnia skrzydeł F22 to 78 m2, powierzchnia skrzydeł suchoja 78,8 m2. Czyli jeśli chodzi o wielkość, to suchoj jest troszkę większy, ale wcale nie tak dużo. Masa własna F22 to 19 700 kg. A maksymalna masa startowa to 38 ton. Masa własna SU-57 to około 18 ton, a maksymalna masa startowa to około 35 ton. Więc można powiedzieć, że to samoloty o zbliżonej masie oraz o zbliżonej wielkości. Za napęd w obu samolotach odpowiadają dwa silniki, po dwa silniki. W raptorach jest to Pratt Whitney F119 PW100 o ciągu 116 kN oraz 156 kN z dopalaczem. Oczywiście to ciąg każdego z silników. W suchoju mamy silniki Saturn AL41F1 o ciągu 88,3 kN i 142,2 kN z dopalaczami. Jeszcze raz podkreślę, to nie jest docelowy silnik, on pojawi się w... Bliżej nieokreślonej przyszłości, ponieważ on już miał być gotowy kilka lat temu. Jak na razie silnik o odpowiedniej trwałości i o osiągach połączonych z tą trwałością jeszcze nie został stworzony i nie wiemy kiedy powstanie. Jeśli chodzi o osiągi, to prędkość maksymalna w Raptorze to Mach 2,25, czyli około 2400 km. Chociaż według Słów niektórych pilotów, którzy latali raptorami, jest to prędkość jeszcze większa. Natomiast Su-57 osiąga mach 2, czyli około 2135 km na godzinę. Prędkość Super Cruise w raptorze to mach 1,8, czyli około 1950 km na godzinę. W suchoju to mach 1,3, czyli około 1400 km na godzinę. Tutaj od razu podziękuję wszystkim, którzy mnie wspierają poprzez postawienie symbolicznej kawy, poprzez komentarz z super podziękowaniem. Dziękuję i dziękuję oczywiście za oceny, wszelkie komentarze, za dzielenie się tymi materiałami z innymi. Czym jest prędkość Supercruz? Jest to prędkość wyższa od prędkości dźwięku, ale osiągana bez użycia dopalaczy. Jest to taka możliwość, że samolot leci z bardzo dużą prędkością bez użycia dopalaczy, co oczywiście oznacza, że nie tylko pokonuje bardzo szybko odległość, ale też, że nie zużywa jakichś bardzo dużych ilości paliwa. Pamiętajmy, że te wszystkie prędkości maksymalne, prędkości, które może osiągnąć samolot, to wszystko jest okupione gigantycznym spalaniem. To wszystko jest. Możliwe tylko na dużych wysokościach, a realnie należy patrzeć na przykład na prędkość przelotową, która najczęściej jest przynajmniej dwukrotnie niższa od tej prędkości maksymalnej. I tutaj, w przypadku niektórych samolotów czwartej generacji, i w przypadku z zasady wszystkich samolotów piątej generacji, mają one osiągać tą prędkość supercruz. Czyli dzięki odpowiedniemu kształtowi. Płatowca. Dzięki temu, że w przypadku samolotów piątej generacji to wyposażenie jest schowane w komorach wewnętrznych, one mają osiągać te prędkości Supercruise i po prostu przekraczać prędkość dźwięku bez użycia dopalaczy, i być w stanie utrzymywać tą prędkość przez długi czas. Coś bardzo ważnego i często się podkreśla, że taki F-22 Raptor może wystartować, wykonać misję. Wrócić, uzupełnić wyposażenie, wystartować, skierować się znowu tam, gdzie ma wykonać misję, wykonać tą misję i wróci już za takim drugim kółkiem w tym samym czasie, co na przykład samoloty czwartej generacji, które mają to wyposażenie na zewnątrz, no i niestety dla nich nie mogą osiągać tak wysokich prędkości bez użycia dopalaczy. Więc tu można powiedzieć, że taki samolot, może wykonać bardzo dużo pracy, więcej pracy niż na przykład te samoloty wcześniejszych generacji. Oczywiście to nie jest jakaś super właściwość, ale jednak warto pamiętać, że one, te właściwości są bardzo ważne i oczywiście również samoloty czwartej generacji, takie coś były w stanie, niektóre były w stanie to osiągnąć, ale oczywiście ta prędkość Super Cruise nie była tak wysoka. No i do tego im więcej obwiesiło się. Taki samolot, tym mniejsza szansa, że było to możliwe. Najczęściej mogły to robić na czysto, bez dodatkowego wyposażenia albo z takim zupełnie zminimalizowanym dodatkowym wyposażeniem. No ale to jest inny temat, tym tematem zajmiemy się w innym materiale. I teraz bardzo ważna sprawa, jeśli chodzi o SU-57 i jego silniki. Ponieważ samoloty piątej generacji mają być trudno wykrywalne. Nie ma samolotów niewykrywalnych, są samoloty o obniżonej wykrywalności, samoloty trudno wykrywalne. I jak widzicie na monitorach, ekranach, 157 według mnie ładny samolot, jednak no na pewno zauważyliście, że osłony silników, a raczej ich brak, powoduje, że te miejsca są bardzo nagrzane. To widać na zdjęciach że podobnie jak SU 27, SU 30, SU 34, tutaj te miejsca, gdzie są silniki, one po prostu są nagrzane. A jedną z bardzo skutecznych form wykrywania samolotów oraz namierzania na przykład rakiety na samolot jest termowizja, wykrywanie ciepła, nie tylko tego co niejako musi się wydostawać z dysz. Ale również tych miejsc, które się nagrzewają na konstrukcji, na płatowcu. I w przypadku Su-57 no jest tego sporo. Dlatego wiele osób uważa, że to nie jest samolot piątej generacji, ponieważ on nie jest samolotem stealth, ponieważ te jego możliwości bycia trudno wykrywalnym są obniżone przez te świecące silniki. Oczywiście, to nie jest tak do końca. Ale jednak należy zauważyć, że w przypadku F-22, F-35 oraz nawet samolotów chińskich, tych piątej generacji, ten aspekt został lepiej rozwiązany. No ale wolałem to powiedzieć, ponieważ jest to jedna z takich niby drobnostek, która jednak różni Su-57 od F-22. Pułap praktyczny obu maszyn to około 20 tysięcy metrów, zasięg lap Zasięg Raptora to około 3000 km. Dla Suchoja podaje się 3500 km. Jeśli chodzi o zasięg maksymalny, to obie konstrukcje mogą mieć oczywiście zbiorniki zewnętrzne. W przypadku Raptora na pewno odrzucane, w przypadku SU myślę, że też. Czyli zbliżamy się na przykład na 400 km do przeciwnika, czyli do takiego realnego. Do takich realnych możliwości wykrycia tych samolotów odrzucamy te zbiorniki i dalej jesteśmy samolotami trudno wykrywalnymi. Wtedy ten zasięg zwiększa się o około 1000-1500 km. Dlaczego już ten wyjściowy zasięg jest taki duży? Ponieważ są to samoloty, które mają to wyposażenie w wewnętrznych komorach, nie ma takich oporów aerodynamicznych i na przykład. F22 czy su 57 który przenosi te kilka pocisków w wewnętrznych komorach, zawsze będzie miał większy zasięg niż stawiający o wiele większe opory samolot z tymi rakietami podwieszonymi pod skrzydłami. I jego osiągi i jego zasięg spada. Oczywiście tych samolotów czwartej generacji, tych wcześniejszych samolotów. I w Raptorze i w suchoju mamy jednego pilota. Jeśli chodzi o uzbrojenie, to w przypadku raptora stałym wyposażeniem jest 20 mm działko M61A2 Vulcan, i tutaj jest zapas 480 naboi. W suchoju jest to 30 mm działko 9A4071K. Nie wiem z jakim zapasem amunicji. Tutaj nie dotarłem do takich w miarę sensownych źródeł. I tak. F-22 ma trzy wewnętrzne komory, w których może przenosić 2 AIM-9X plus 6 rakiet AIM-120 AMRAM. Oczywiście inne konfiguracje też są możliwe. W przypadku Suchoja mamy również komory wewnętrzne, w których mieści się do 6 rakiet. Jest 6 podwieszeń. Dodatkowo w raptorze są 4 zewnętrzne podwieszenia, w Suchoju jest 6 podwieszeń zewnętrznych. Czyli tak sumując, jakbyśmy obwiesili oba samoloty na maksa, to te możliwości są zbliżone. Ale to raptor przenosi troszkę więcej w tych wewnętrznych komorach. Trzeba pamiętać, że właśnie samoloty piątej generacji, żeby były trudno wykrywalne, żeby były w pełni manewrowe, te ich osiągi były takie idealne, muszą przenosić to wyposażenie w wewnętrznych komorach żeby ten opór nie był tak duży, żeby były ograniczenia i w zasięgu, i w tych właściwościach trudnowykrywalności, i jeśli chodzi o inne parametry. I co mogą przenosić te samoloty? Wszystko najlepsze, co produkują te kraje, które stoją za ich produkcją. Czyli na przykład w F-22 mamy AIMY, dziewiątki w najnowszych wersjach, czyli pociski powietrze-powietrze krótkiego zasięgu. Tutaj ten krótki zasięg w tych najnowszych wersjach to ponad 30 km. Następnie AIM-120, czyli zasięg średni, już 100 kilkudziesięciu km. Do tego pociski przeciwradarowe, do zwalczania celów lądowych, do zwalczania celów nawodnych. Raptor był projektowany jako myśliwiec przewagi powietrznej. Czyli samolot, który będzie eliminował wrogie lotnictwo, ale z czasem takie podejście zostało zmienione na stworzenie samolotu wielozadaniowego i oczywiście Raptor stał się samolotem wielozadaniowym, jednak z takim mocnym akcentem na, tą na to uzyskiwanie przewagi w powietrzu. Jeśli chodzi o Suchoja, tutaj mamy wszelkie odpowiedniki, czyli powietrze-powietrze. R77, R37. Przeciwko celom lądowym mamy CH38, CH59. Do zwalczania celów lądowych CH38, CH59. Do zwalczania celów nawodnych CH35, CH31. Do zwalczania radarów CH58. Tu można powiedzieć, że oba samoloty mogą przenosić. Podobne wyposażenie, różniące się oczywiście możliwościami, ale jednak cel jest jeden. Oba samoloty mają w skuteczny sposób zwalczać lotnictwo, ale też wszelkie inne rodzaje celów. Więc oczywiście ta paleta wyposażenia jest bardzo szeroka i oczywiście w pewien sposób ograniczona poprzez wielkość tych komór wewnętrznych, a jeśli chcemy, się przenieść coś większego, to oczywiście trzeba użyć tych zewnętrznych podwieszeń. Teraz, może, radary. I tutaj możemy mówić o tych radarach bardzo dużo, a w rzeczywistości zbyt dużo o nich nie wiemy, ponieważ te ich prawdziwe parametry nie są oczywiście oficjalne. W obu przypadkach mają to być radary. O zasięgu do 400 km, jeśli chodzi o wykrycie dużych celów powietrznych, że są to radary, które mają być zorientowane na wykrywanie celów, które są zbudowane w technologii trudno wykrywalnej, że są to radary, które mają pracować w ten sposób, że mają być trudne do wykrycia, trudne do namierzenia, że są to radary AESA, czyli z aktywnym skanowaniem fazowym. Że mogą namierzać kilkadziesiąt celów powietrznych, że w doskonały sposób również odnajdują cele znajdujące się na lądzie oraz na wodzie. I właściwie tyle wiemy. W przypadku raptora to jest NAPG77, w przypadku suchoja to jest N036 Białka. I te możliwości są niejawne, najprawdopodobniej jest naprawdę dobrze. W przypadku Raptora jednak są to samoloty, które już operują te kilkanaście lat. Są to samoloty, które odwiedzają również sojuszników, i tutaj z takich strzępków informacji wynika, że ten radar naprawdę jest bardzo cichy. Trudno go niejako namierzyć, trudno wykryć jego działanie. Że jest to radar również o dużych właściwościach, i do końca nie wiemy, jak, jakie zdolności te radary mają. Jednak możemy je porównywać do tych zdolności tych innych radarów pochodzących z tych państw. Jeśli w rzeczywistości one mają właściwości wyższe niż te stosowane radary na takich zwykłych samolotach, to mamy tutaj do czynienia z dwoma bardzo, bardzo dobrymi radarami. Jak jest w rzeczywistości, tego nie wiemy, może kiedyś się dowiemy. Może jako, że są to samoloty piątej generacji, chociaż co do jednego z nich niektórzy mają wątpliwości, przejdźmy do tych właściwości stealth. I tutaj oczywiście te właściwości wynikają z kształtu płatowca, z tych rozwiązań, które mają ukrywać na przykład turbosprężarki, te wloty, muszą być te wloty powietrza muszą być w specjalny sposób ukształtowane. Chodzi też o materiały, z których zbudowane są te samoloty, które mają pochłaniać, w odpowiedni sposób odbijać, na przykład te fale radarowe. Do tego oczywiście to, że te samoloty mają nie świecić w termie. Tutaj już mówiliśmy o Suchoju 57, że tutaj jest pewien problem. Również łączność czy też same te radary one też mogą mają być bardzo ciche i oczywiście jeśli spojrzymy na te samoloty to są to samoloty które wyglądają jak samoloty piątej generacji poza silnikami w SU-57 tylko że sam wygląd to nie wszystko nie wiemy do końca jak te materiały na przykład zastosowane w suchojach się sprawdzają nie wiemy czy opracowali odpowiednią technologię Tutaj należałoby je mieć szansę, w jakiś sposób jednak opromieniować tą wiązką radaru, spróbować. Tutaj takiej szansy nie było, dlatego ciężko o tym mówić. Według producenta, tu, tutaj w przypadku tego samolotu zastosowano wszystkie te rozwiązania nowoczesne, które mają sprawiać, że to jest samolot stealth, samolot piątej generacji. W przypadku raptorów, podobnie jak w przypadku jego radarów, te samoloty jednak latają nad innymi państwami, były przypadkiem opromieniowane wiązkami radarów, również leciały z innymi samolotami sojuszniczymi samolotami i przypadkiem też niektóre je sprawdzały. No lepiej niekiedy sprawdzić, żeby wiedzieć. I tu jednak te właściwości są na bardzo wysokim poziomie. Prawdopodobnie, najprawdopodobniej na wyższym poziomie niż w przypadku F-35. Tu jednak, F-22 to samolot, który po pierwsze miał być samolotem trudno wykrywalnym. A F-35 miał być samolotem wielozadaniowym o naprawdę dużym priorytecie, jeśli chodzi o niską wykrywalność. Ale nie aż tak dużym priorytecie jak w F22. Chociaż F35 to jednak konstrukcja młodsza. Jeśli chodzi o manewrowość, w obu przypadkach jest ona na niesamowicie wysokim poziomie. Są to samoloty, które mają naprawdę duże zdolności, jeśli chodzi o manewrowość. Sterowany wektor ciągu, budowa, która pozwala po prostu być samolotami wysokomanewrowymi. Tutaj może wrócę do właściwości stealth. W przypadku Su-57 niektórzy zwracają uwagę, że na przykład te wloty powietrza do silników są w ten sposób zbudowane, że niestety dla oczywiście tej konstrukcji one mogą odsłaniać na przykład wirniki turbosprężarek. Co oczywiście oznacza, że taki samolot łatwiej wykryć. W przypadku F22 jest to rozwiązane w sposób skuteczniejszy, ale to są takie drobne różnice, o których wspomniałem na początku, które potrafią zrobić jedną dużą różnicę, kiedy się połączą. Jednak w SU-57 niektóre elementy rozwiązano w zupełnie inny sposób, troszkę inny sposób, jeśli chodzi o kwestie obniżonej wykrywalności niż w F22. Tu jednak poczyniono pewne kompromisy, może z powodu jeszcze nie tych docelowych silników, może z powodu, że ta wysoka manewrowość została osiągnięta właśnie za sprawą tych silników, które jednak muszą mieć większy dopływ powietrza i wówczas te wloty powietrza muszą być większe. Może z tymi docelowymi silnikami zostaną one osłonięte i może na przykład te wloty powietrza zostaną. Zmodyfikowane. Może, może, może na razie nic nie wiemy o tych przyszłych suchojach. Teraz może wiek, ponieważ kiedy można powiedzieć, pierwsze prototypy suchoi odbywały swoje loty, to produkcja F22 się już kończyła. Ale tutaj należy pamiętać, że jednak Amerykanie mają większe doświadczenie z tego typu konstrukcjami, z konstrukcjami trudno wykrywalnymi, o obniżonej wykrywalności. I nie wolno zapominać, że jednak tutaj, chociaż ten program również się przeciągał, no tutaj też nie ma co powiedzieć, to jednak te samoloty mają bardzo duże zdolności. Dodatkowo są to samoloty cały czas modyfikowane. Modyfikowane są ich radary, modyfikowana jest ich awionika, modyfikowane jest ich wyposażenie, tak żeby te samoloty cały czas były najlepszymi samolotami myśliwskimi wielozadaniowymi. I tutaj patrzenie na te dwa samoloty przez pryzmat wieku nie ma sensu, ponieważ Su-57 jeszcze no nie dogonił tego F-22, i może zrobi to za kilka lat, kiedy dojdzie do wdrożenia tej wersji już docelowej z nowym silnikiem, z tym radarem już w pełni działającym. I może dojdzie wówczas do zmian, które są często wynoszone. Tak jak wspomniałem, osłony silników, czy też nawet wloty do silników, wloty powietrza. Pożyjemy, zobaczymy. Tylko że trzeba pamiętać. F-22 Raptor już czeka na swojego następcę, który jest projektowany, który, można powiedzieć, za kilka, kilkanaście lat zostanie wprowadzony do produkcji. A Su-57 dopiero ma być w docelowej wersji. Więc dwa bardzo fajne samoloty dwa samoloty, których uroda, tak to nazwijmy, nie wszystkim się podoba. Mi akurat się podobają i jeden, i drugi. Chociaż tutaj jednak sucho i trochę jest ładniejsze, jeśli chodzi o płatowiec, no ale jest ładniejsze, ale ma mniejsze możliwości w powietrzu. No często tak jest, że ładniejsze rzeczy jednak mają mniejsze możliwości w niektórych aspektach. Więc. Bardzo fajne samoloty. Zapraszam na materiały, w których omawiam te samoloty. Zapraszam na inne materiały o lotnictwie, ale nie tylko. Na tym kanale jest dużo o samolotach, o czołgach. Zapraszam oczywiście też na mój drugi kanał o motoryzacji. Link w opisie. Oczywiście dziękuję wszystkim za wsparcie poprzez postawienie mi symbolicznej kawy, poprzez super podziękowania i zapraszam oczywiście ponownie. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.